Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od tematu, który jak widać po prostu nie może zejść z czołówek zagranicznych gazet. Media za granicą wciąż zajmują się ustawą o IPN i jej skutkami. Tym razem tym tematem zajął się dziennik The Guardian i dziennikarz Guardiana Christian Davis pojechał do Oświęcimia, żeby zapoznać się z rzekomą falą nienawiści, która spotkała dyrektorów Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. No według Davisa ta fala nienawiści trwa, odkąd ustawa o IPN-ie została uchwalona i sugeruje mniej lub bardziej bezpośrednio, że polski rząd to toleruje, toleruje te wybryki nacjonalistów, bo w rzeczywistości sam jest nacjonalistyczny i w związku z tym to mu odpowiada. No jak pisze tutaj, jak czytamy w Guardianie, że pracownicy i także dyrektor Miejsca Pamięci i Muzeum w Auschwitz zostali poddani fali nienawiści, fake newsów, manipulacji, która była bezpośrednim wynikiem kontrowersji wokół właśnie ustawy o IPN. No i ta kampania dezinformacji, kampania przemocy ze strony polskich nacjonalistów, no ona zdaniem Guardiana tutaj każe się zastanowić, czy rzeczywiście teraz to muzeum będzie mogło funkcjonować w sposób swobodny. Gazeta pisze o rzekomej presji wywieranej na przewodników, którzy oprowadzają turystów zwiedzających po obozie, byłym obozie, niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, i rzekomo jeden z tych przewodników, Włoch, został zaatakowany, raczej jego dom został zaatakowany, i antysemici regularnie urządzają sobie happeningi, podczas których właśnie naśmiewają się także z tych przewodników w Auschwitz-Birkenau. No i tutaj gazeta brytyjska oskarża także oczywiście media prorządowe w Polsce o to, że również wytwarzają atmosferę nienawiści wokół muzeum i domagają się, podobnie zresztą jak właśnie nacjonaliści, by przewodnicy w obozie to byli wyłącznie Polacy i by byli oni szkoleni przez Instytut Pamięci Narodowej, który gazeta The Guardian nazywa instrumentem, ulubionym instrumentem polskiego rządu do narzucenia swojej ulubionej narracji historycznej. No cóż, tutaj do słowa w artykule dochodzi oczywiście Piotr Cywiński, który jest dyrektorem Muzeum Auschwitz-Birkenau i opisuje między innymi, że tutaj pracuje, prawda, w Auschwitz, że poświęca się tej pracy, że to jest bardzo trudna praca, a równocześnie spotyka go właśnie coś takiego. Jego brat, jak pisze Guardian, opublikował post na Facebooku bardzo emocjonalny, w którym mówił o 50 dniach niekończącej się nienawiści. No cóż, gazeta twierdzi, że to wszystko oczywiście jest wina rządu PiS, który także próbował, krytykuje bardzo Cywińskiego, najchętniej by go wymienił, a również próbował wymienić, a nawet w przypadku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i kilku innych placówek mu się udało wymienić dyrektorów na takich, którzy będą właśnie forsowali narrację historyczną, która odpowiada polskiemu rządowi. No i co się nie podoba rzekomo polskiemu rządowi w tym, jak zarządzany jest Muzeum Auschwitz-Birkenau? No między innymi zarzut jest taki, że jak twierdzi Guardian, że właśnie los 74 tysięcy, jak tutaj pisze gazeta, Polaków, którzy zginęli w Auschwitz, nie jest wystarczająco wypuklany, nie jest wystarczająco szanowany przez muzeum. No oczywiście gazeta pisze, że Piotr Cywiński, dyrektor Auschwitz-Birkenau, odrzuca te zarzuty, ale że taki konflikt między placówkami muzealnymi w Polsce a polskim rządem się zaostrza. No to jest temat po raz kolejny ustawy o IPN w Guardianie. Przechodzimy do kolejnego tematu, może nieco przyjemniejszego dla nas zapewne, bo dla Niemców na pewno nie. Jest to niemiecki dziennik Die Welt, który pisze o tym, że Niemcy czeka
ogromny brak fachowców i że sytuacja ta w niemieckim przemyśle się bardzo mocno zaostrza. Według Die Welt w żadnym innym kraju w Europie nie grozi, żadnemu innemu krajowi w Europie nie grozi taki brak fachowców jak Niemcom. 4,9 milionów rąk do pracy będzie brakowało w 2030 roku, czyli za około dekady z kawałkiem. I najbardziej ucierpi z tego powodu sektor usług oraz przemysł i gazeta pisze o ogromnych stratach finansowych dla niemieckiego przemysłu, dla sektora usług i ogólnie dla niemieckiej gospodarki. Według gazety Instytut do Spraw Badań nad Pracą i Zawodami w Norymberdze przeprowadził badanie i stwierdził, że już w pierwszym kwartale tego roku brakowało 1,2 miliony fachowców. To wszystko są miejsca, które są wolne, wciąż nieobsadzone, miejsca pracy, choć w Niemczech jest zaledwie 2,5 miliona bezrobotnych, z czego większość to są długotrwali bezrobotni, którzy i tak nie znaleźliby już żadnego miejsca pracy, nawet gdyby chcieli, bo po prostu nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. No i oczywiście o tym tutaj gazeta nie pisze, są to imigranci, którzy w większości nie posiadają zawodowych kwalifikacji, a tak naprawdę niemiecki przemysł, pisze Die Welt, szuka ludzi, którzy są z wyższym wykształceniem, po wyższych uczelniach, ale także po szkołach, po technikach, po szkołach zawodowych i takich właśnie znaleźć nie może. Gazeta cytuje także drugie badanie firmy doradczej Korn Ferry, która właśnie mówi o tym, że te 5 milionów miejsc, 5 milionów rąk do pracy będzie brakowało w 2030 roku. I tutaj chodzi oczywiście głównie o techniczne zawody i firma doradcza wyliczyła, że spowoduje to straty w niemieckiej gospodarce sięgających 525 miliardów euro. To jest ogromna suma i nikt nie wie, co zrobić, by zaradzić temu problemowi, bowiem robotyzacja, jak pisze Die Welt, to nie jest tak naprawdę rozwiązanie, ponieważ przez następne kilka lat, gdzieś może nawet dekad, robotyzacja będzie głównie zastępowała tych najniżej wykwalifikowanych pracowników, a dalej będzie potrzeba na tych wyżej wykwalifikowanych, gorzej ta potrzeba będzie rosła, będzie ich potrzeba coraz więcej, im bardziej maszyny zastąpią właśnie te prace proste. I w związku z tym Niemcom grozi bardzo poważny problem. Jeżeli rzeczywiście Niemcy tego nie rozwiążą, tego problemu, to może im grozić zapaść gospodarki. I to był dziennik Die Welt na temat braku fachowców w Niemczech. I mamy ostatni temat. Jest to europejski portal EU-Observer, który się zastanawia nad tym, czy Komisja Europejska na pewno ma rację, chcąc powiązać wypłatę funduszy unijnych z praworządnością. A mianowicie EU Observer ma pewne wątpliwości co do tego, czy to jest zgodne z zasadą praworządności. O co chodzi? No cóż, rzeczywiście portal pisze, że artykuł 2 Traktatu Unii Europejskiej mówi o tym, że Unia Europejska jest oparta na takich wartościach jak szacunek dla ludzkiej godności, wolność, demokracja, równość, zasada praworządność, poszanowanie dla praw człowieka, także dla praw mniejszości. No i to jest bardzo szeroko sformułowane, a tymczasem Komisja Europejska no, mówi o tym, że chce właśnie to poszanowanie dla fundamentalnych wartości, żeby to było jakby warunkiem wypłaty funduszy unijnych. Tylko że dalej już się robi troszeczkę niejasno, bowiem jak pisze EU Observer, nie wiadomo w zasadzie, w jaki sposób ta decyzja, czy coś jest w danym kraju, czy dany kraj spełnia warunki praworządności, w jaki sposób to ma być ustalone i kto ma tej oceny dokonać. No i tutaj pisze EU Observer, Komisja Europejska mówi o tym, że ma to, ta ocena ma powstać na podstawie różnych opinii, różnych ważnych międzynarodowych instytucji, wymienia tutaj między innymi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy i jakieś tam bliżej nieokreślone międzynarodowe organizacje. W zasadzie mają to być różne
informacje pochodzące z różnych źródeł. Według jej obserwy to jest zbyt niejasne, zbyt szeroko sformułowane i tym bardziej, jeśli nie wiemy, jakie to mają być instytucje, które mają dostarczyć tych informacji, jest ryzyko, że ta ocena będzie właśnie stronnicza. Nie będzie bezstronna, nie będzie obiektywna, tylko będzie stronnicza i niesprawiedliwa. Bowiem na przykład Unia Europejska będzie mogła sobie wybrać dowolną instytucję i na podstawie dostarczonych przez tę instytucję informacji sobie po prostu stworzyć opinię i na podstawie tej opinii karać dany kraj. A to przecież jest nieco sprzeczne właśnie z zasadą praworządności, którą Komisja Europejska chce przecież w ten sposób bronić. Dlatego, jak pisze EU Observer, lepiej by było, gdyby Komisja jeszcze raz pochyliła się nad swoją własną propozycją i zastanowiła się, czy wprowadzając takie zasady nie łamie właśnie tych fundamentalnych wartości. I to był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na kolejny jutro.